Wolontariusze posprzątali tajny schron dowództwa 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Podziemny obiekt w lesie na terenie pilskiego lotniska ma 150 metrów kwadratowych i 2 pomieszczenia. Umocnione stanowisko dowodzenia było miejscem, gdzie w sytuacji alarmowej przenosiło się dowództwo pilskiego lotniska. Bardzo ciężko ten schron znaleźć, ponieważ to są tylko 2 otwory ze schodami. Schodzi się od razu pod ziemię, kiedyś przykryte takimi metalowymi klapami. Także nie jest to takie wcale łatwe. Natomiast z naszych pomiarów wynika, że schron ma jakieś ponad 155 metrów kwadratowych powierzchni. A wewnątrz są 2 duże pomieszczenia przedzielone długim korytarzem. Tajny schron miasto przekazało w dzierżawę Pilskiemu Muzeum Wojskowemu. Wolontariusze zaczęli od sprzątania. Pomagali nie tylko miłośnicy historii, ale też i zwykli pilanie, a nawet mieszkańcy Monaru. Państwo wyszli z taką inicjatywą, że trzeba pomóc posprzątać i z miłą chęcią przyszliśmy. Pełni energii, werwy do działania. Trochę brudno, no ale jest okej, nie? Dajemy radę. Kupy całe laminatów, bo to wszystko było przedtem w laminatach wykończone w płytach wirowych. Także kupa tego wszystkiego leży, gruzów, tynków. A spod tych gruzów czasem udaje się wydobyć fragmenty wyposażenia tajnego schronu. Elementy tam od oświetlenia, jakieś tam porcelanowe, tak jakby złącza prądowe, kontakty. Po wysprzątaniu nowy obiekt Pilskiego Muzeum Wojskowego będzie przeznaczony na kolejną salę wystawową. Tym razem będą tu plansze i modele związane z okresem zimnej wojny. Chcemy pokazać miejsce Polski w tej całej układance międzynarodowej, na jakie niebezpieczeństwa była narażona, między innymi niebezpieczeństwa wynikające z rodzajów broni wtedy używanych. W tym broni atomowej. Niedaleko Jastrowia, w miejscowości Brzeźnica, Kolonia, w lesie Armia Radziecka przechowywała w tajnych hangarach głowice jądrowe. Do lat 90. ten skład był utrzymywany w całkowitej tajemnicy.